drodzy szanowni mieszkańcy miasta gminy Iwaniska, chciałem wam z okazji Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego życzyć wszystkiego dobrego, święconego, smacznego jajka, mokrego śmigusa, dynkusa. Czego sobie życzycie? Wszystkiego dobrego wam życzę. Zdrowych, wesołych świąt Wielkiej Nocy. Takie życzenia świąteczne na tydzień przed świętami Wielkiej Nocy złożył mieszkańcom gminy Iwaniska burmistrz Marek Staniek podczas śniadania wielkanocnego, na jakie zaprosił przedstawicieli wszystkich grup społecznych. Czwarte już wyjątkowe spotkanie odbyło się w zamku Krzysztopór w Ujeździe i wzięło w nim udział około 250 osób. Integracja i kultywowanie tradycji to kolejne, oprócz życzeń, cele, jakie przyświecały organizatorom. Warto kultywować te tradycje nasze narodowe i te przeświąteczne, które są bardzo bogate w tradycji polskiej. A tutaj żyjemy na wsi polskiej. Piękne mamy wsie, pięknych mamy mieszkańców, piękne koła gospodyń wiejskich, które dzisiaj będą prezentować swoje potrawy wielkanocne, świąteczne. Nie tylko jest barszcz wielkanocny, ale spotykamy się z mieszkańcami z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy. Próbujemy i prosimy o taką integrację, o ludzkość, no o to, co nazywa się dobrem dla wszystkich mieszkańców. Wchodzących na salę, gdzie odbyła się główna część uroczystości, witało stoisko koła gospodyń wiejskich z Kujaw. Wyroby rękodzieła panie przygotowywały przez kilka tygodni i dlatego chętnie skorzystały z zaproszenia samorządu. Koło oferowało praktycznie wszystko, co jest niezbędne w święta. Palmy wielkanocne, stroiki, wszystko ręcznie robione przez nas, przez nasze mamy, przez nasze panie z koła gospodyń. A także nasze danie popisowe, pasztet jajeczny. I pyszny koszyk święcony. Kulinarna uczta rozpoczęła się od poświęcenia pokarmów przez wikariusza parafii Iwaniska i prezentacji koszy wielkanocnych przygotowanych przez koła gospodyń. Każde z kół gospodyń wiejskich przygotowało tradycyjny koszyk wielkanocny. Przygotowało też potrawy do degustacji. Są to potrawy, które najczęściej przygotowywane są u nich w rodzinach, w wioskach. Baranek wielkanocny, babki świąteczne, jajeczka, kiełbaska, szyneczka, chrzan, sól i pieprz. Nie mogło zabraknąć druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej, bo oni nie tylko gaszą pożary i udzielają pomocy poszkodowanym. Uświetniają także nabożeństwa kościelne. Nie w Mydłowie, bo my z tamtej parafii pochodzimy. Co będą robić strażacy? No cała obstawa, no z baldachimem, ze wszystkim, no wszystkich tych. Będziecie stać przy grobie, pełnić wartę? Tak, jak co roku zresztą. Liczną grupę stanowili sołtysi, którzy cenią sobie możliwość udziału w śniadaniu na zamku Krzysztopór. Dla mnie te spotkania to stały się już tradycją, bo są praktykowane od kilku lat i możemy przedstawić tu swoje tradycje, swoje kultury wielkanocne. To taka wyjątkowa uroczystość. No bardzo nam miło, że jesteśmy zaproszeni wszyscy, tutaj i mieszkańcy, i wszystkie grupy. No tak przyjemnie się spotkać w takim szerokim gronie przed samymi świętami. Uczestnicy podkreślali, że takie spotkania są potrzebne, bo integrują lokalną społeczność, dają okazję do rozmów, wymiany poglądów, doświadczeń. Najmniej się ludzie spotkają, zobaczą się no raz, dwa w roku. Bardzo dobrze, że te spotkania są organizowane, bo możemy się spotkać tu praktycznie z całą społecznością miasta i gminy Iwaniska. Burmistrz Marek Staniek obdarował upominkami koła gospodyń, dziękując im w ten sposób za przygotowanie koszyków wielkanocnych i potraw do degustacji. Jerzy Strzyż, STV Info.